Z nami jest obrońca miedziowych Sasza Balić. Sasza, za nami trzecie spotkanie sparingowe. Tym razem wygrywamy z ukraińskim zespołem FK Oleksandria 2-1. Powiedz, jak ten mecz wyglądał z Twojej perspektywy? Tak, trzeci sparing i znowu zwycięstwo. Cieszymy się, bo naprawdę ten przeciwnik, dobry zespół ukraińskiej ligi i widać, że mają jakość. Tylko zagraliśmy fajne spotkanie, mieliśmy swoje założenia, które wykonaliśmy i cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się z tego, że zagraliśmy to, co chcieliśmy. Szkoda te bramki, które straciliśmy w ostatnim momencie, ale to nie zmienia fakt, że naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego meczu i dalej kontynuujemy te prace, które zaczynaliśmy. Trzecie spotkanie, tak jak już to ustaliliśmy na początku, trzecie spotkanie podczas naszego zgrupowania w Belek, trzecie zwycięstwo. Ty jesteś raczej z tej grupy zawodników, która przywiązuje wagę do wyników sparingów, czy jednak podchodzisz do tego z chłodną głową i bardziej się liczy to, co zdołacie wypracować? Oczywiście budujemy pewność z siebie, bo każde zwycięstwo, było to u sparingu albo u ligi, buduje ten zespół, buduje to tę pewność sobie i jak mówiłem, na razie wyglądamy dobrze, ale trzeba brać pod uwagę, że ekstraklasy zawsze jest weryfikacja. Tak, na razie skupiamy się na tym, że swoje założenia z taktyki wykonamy, bo jest nowy trener i ma swoje wizje i na razie idzie to w dobrym kierunku. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wszystko funkcjonuje i jestem pozytywnie nastawiony na wszystko, bo naprawdę myślę, że tworzy się tutaj fajny zespół i jak mówiłem, trzeba jeszcze poczekać na weryfikację, ale jestem pozytywnie nastawiony. Za nami już blisko 10 dni ciężkich, trudnych treningów. Ty jesteś z grupy tych bardziej doświadczonych zawodników, więc pewnie masz szerszą perspektywę widzenia. Jesteś zadowolony z tej pracy, którą na razie wykonał nasz zespół? Oczywiście. Widać, że nasz sztab wie, co robi. Wie, kiedy dać obciążenia większe, wie, kiedy trzeba trochę rozluźnić. I jestem zadowolony, jak to funkcjonuje, bo okres przygotowawczy musi być ciężki, to jest pewnie, da nie możemy po prostu przyjść i nic nie robić. Tak, da. Trenujemy ciężko, jest czas na regenerację, są mecze i na razie to naprawdę funkcjonuje bardzo dobrze. Przed nami jeszcze dwa sparingi, które rozegramy w środę, dzień przed wylotem. Potem pozostanie nam już ten okres taki, no już bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem PKO Bank Polski Ekstraklasy z Legią Warszawa. Tak jest, jeszcze kilku dni nam zostało tutaj. Zrobiliśmy fajne prace, mamy jeszcze dwóch sparingów ostatni dzień. Dwóch zespołów zagra jakby po 90 minut. I to jest ten ostatni krok przed ligą. Trzeba jeszcze dodać trochę tego, co ćwiczyliśmy, co robiliśmy i trzeba zakończyć ten obóz zwycięstwo i po prostu, jak mówiłem, zbudować pewność siebie, zbudować ten zespół i zacząć ligę, jak wszyscy chcemy. Oczywiście gramy z Legią, chcemy ten mecz, nie ukrywam, wygrać i zacząć tu ligę dobrze. I myślę, że się to uda.